Siema Gibsonowie, co słychać? Witam was bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku, który słuchajcie, będzie czymś w rodzaju specjalne na 100 tysięcy, ponieważ chciałbym wam wszystkim bardzo podziękować za te 100 tysięcy subów, które teraz w tym momencie słuchajcie 133 tysiące. Więc to już jest w ogóle masakra. Dziękuję wam bardzo serdecznie. Jeżeli słuchajcie, jesteście nowi i jeszcze tego nie robicie, jeszcze nie subskrybujecie tego kanału, to nie wiem, co z wami nie tak. Możecie to zrobić, naciskając w ten przycisk, słuchajcie, tylko tam na dole. Suchar Challenge. Suchar Challenge. No, pojawiało się coś takiego już na polskim YouTubie, ale postanowiłem, że zrobię dokładnie to samo, tylko że w Fortnite. A w jaki sposób? Mam na myśli to. O nie, ten Grizzly. O, to. O, tak powinno być. No więc tak jak widzicie, mamy tutaj 10 kopert. Jeżeli chodzi o tę dziewiątkę, dziesiątkę, nie zwracajcie na nią uwagi. Po prostu zabrakło mi papieru do zrobienia takich dużych kopert, okej? No, w każdym razie mamy 10 kopert i w każdej z tych kopert znajduje się paragon paysafe card. 7 paragonów o wartości 30 zł, 2 paragony o wartości 50 zł oraz 1 paragon o wartości 100 zł. Ta zabawa będzie polegała na tym, że wy, wchodząc do mnie do lobby, musicie mnie po prostu rozśmieszyć. Jeżeli wam się uda i zaśmieję się dzięki wam, to możecie wylosować sobie numerek i zobaczymy, co wygraliście. W każdym razie każda koperta wygrywa, więc jak tylko się zaśmieję, to macie gwarantowaną nagrodę. No więc myślę, że wszystko jest jasne, nie ma co tracić czasu i po prostu przejdźmy już do odcinka, przejdźmy już do lobby i zobaczmy, co dla mnie przygotowaliście. Także jesteśmy z pierwszą osobą. Dawaj, dawaj, spróbuj mnie rozśmieszyć. Ej, ale ja jestem, kompletnie jestem przygotowany psychicznie do tego. O nie, już się śmieję, dobra, czekaj. Okej, bo ja nie mogę się śmiać, dawaj. Gdzie jest największy las na świecie? Gdzie? W Las Vegas. Dawaj, Olive. Dawaj, twoja kolej. Spróbuj mnie rozśmieszyć. Czy lubisz kotlety babuni? Czy lubisz kotlety babuni? Czyjej? Swojej. Lubię. Nawet nie wiesz... Lecimy dalej, lecimy dalej. Tremo, dawaj. Dawaj, spróbuj mnie rozśmieszyć. Witam. Idzie sobie żółw i spotyka drugiego bez pancerza i się pyta: co ci się stało? A ten mu odpowiada: a nic, uciekłem z domu. Lecimy dalej. Co myślą warzywa o pomidorze? Co myślą tomatą. Warzywa? A, okej. Okay. Dobra, Itachi, dawaj. Kurwa, panie, kiedyś to było, nie to co teraz. Kurwa. Już? No. Dobra, Hyper, dawaj. Bo ja to wymyślałem na spontanie, jak byłem w toalecie. Czekaj, nie teraz już mówię. Czekaj chwilę, bo muszę się wyśmiać przed tym. Czekaj, czekaj. Dobra, koleżanka pyta się Jasia. Jasiu, ile dałeś za te klapy aerodynamiczne? A on mówi: zero, bo zarąbałem z chińskiego bazarku. Nie mogłem z tego śmiechu na sam koniec. Co? Co? Ej, udało mi się? No, w opór nie mogę wytrzymać na samym końcu z tego śmiechu. Brawo, gratulacje, jesteś pierwszym zwycięzcą. Babcia, wygrałem! Jaką chcesz kopertę? No, numer 10. Numer 10 na starcie? Od razu od końca. No dobra, to jest mała kopertka. Zobaczymy, co się kryje. Jak myślisz, co będzie? No, oby nie 30, bo jak będzie 30, to się załamie, bo wczoraj kupiłem tego starter paka. 30. 30 zł. No nie! Co no nie? Co to jest za radość z wygranej, no? Dobra, to na... jak podasz ten GoPaysa? No, mogę ci podać teraz i zapisuj. Chyba, że chcesz teraz doładować, żeby powiedzieć, czy wszystko działa. Nie mam teraz, ale ufam ci, wiem, że jesteś spoko youtuberem, więc nie muszę nic takiego robić. No dobra, dobra. Gratulacje z wygranej 30 zł. Dzięki. No więc jak widzicie, nie mamy już, słuchajcie, jednej z kopert. Co prawda to jest tylko 30 zł, więc spoko. Są jeszcze, główne nagrody jeszcze są w grze. No cześć. Cześć. Co leci w kinie w Sosnowcu? Tynk ze ściany. Kaktus. Come on, no. Myślałem, że stać się na więcej. Dobra, to czym się różni muzyk od muzykanta? Wiesz? Czym się różni muzyk od muzykanta? Tym, co minister od ministranta. No nie. Bo ja nie rozumiem, kaktus, po prostu. Musisz głupsze żarty, bo ja jestem debilem. Dobra, Polish Player, dawaj. Zacznijmy, idzę grać na odcinek, a tam Zipek więc zaczyna machać, zaczyna śpiewać: mam tę moc, mam tę moc, jest stary koc, mam... mam tę moc, mam tę moc,
Kupiłem dziś stary koc. Mam tę moc, mam tę moc. A ty nie wygrałeś nic. Sorry. Siema, siema, z tej strony Zipek i w dzisiejszym odcinku będziemy rozwalać moje stanowisko. No dobra, no to to by było na tyle. Elo. Yo, jeżeli jeszcze tego nie robicie, zostawcie suba na kanale, nigdy moich was nie ominie. No i oczywiście obejrzyjcie ten film. Co? Nie, nie. Dobrze się? Jaki... Ten koniec, co później? Czemu wy macie mema z tego? Co to za mem jakiś w ogóle z tą końcówką? Dobra, gratulacje, wygrałeś, słuchaj. Możesz wybrać sobie numerek, niestety nie ma numeru dziesiątki, więc możesz wybrać wszystkie pozostałe. Słucham, jaki wybierasz. Na początku 7. Siódemka, dobra, siódemeczka. Uwaga, proszę państwa, w siódemeczce wyciągamy paragonik, rozwijamy i... Jak myślisz, co to będzie? No, chyba takie 30. Powiem ci tak, gratulacje. 5 dyszek. Yeah! Nice, gratuluję. No jeżeli już masz coś wypatrzone, co chcesz kupić, no to tak, jeżeli nie, no to możesz zawsze tego. Możesz dodać do portfela PaySafeCard i sprawdzić. I wtedy na pewno kod już nie zostanie użyty drugi raz. Ja teraz właśnie kupuję starter packa. Dobra, Zipek, wszystko działa. Właśnie kupiłem, zaraz go ubiorę. Kupiona. No i sztosik, super. Cieszę się bardzo. Tam doładuj sobie, co tam chcesz, jeszcze więcej, bo chyba ci zostało tam jeszcze... Ile? 35 zł? No i dobra. I... dobra, tyle, dzięki. No także słuchajcie, już dwie nagrody rozdane, z czego 50 i 30 zł. Ale stuwa jest dalej w grze. To mam do ciebie pytanie, takie jedno pytanie. Czemu Wulkan zawsze dostaje piątkę na lekcji? Wiesz czemu? Czemu? No bo ciągle jest aktywny. Ciężko jest, ale się nie udało, niestety, nie wybuchłem śmiechem. Teraz ja cię rozśmieszę. A dobra, dawaj. Szedł gość obok dźwigu i się uniósł. No, czemu nie rozumiesz tego? Nie wiem. Dobra, to żart, okej? No, dawaj. Wiesz, jakie wino jest najmocniejsze? Jakie? Kościelne. A wiesz czemu? A czemu? Bo wszyscy po nim śpiewają. No i patrz, teraz sobie pstrykam. Widzisz? No. Teraz tańczę. Mhm. Teraz macham. Teraz znowu tańczę. A tym za moimi plecami przed chwilą tańczył. Wiesz, co to oznacza? Co to oznacza? Że teraz będę musiał coś opowiedzieć. No dobra, to opowiadaj. Więc tutaj jest bardzo ciekawa opowieść, bo kiedyś to chodziłem do przedszkola. No. No i szedłem ulicą, tak normalnie. No i zaczepia mnie pan i się pyta, czy chodzę do przedszkola. To ja do niego mówię, że chodzę. No i potem idę dalej, bo mnie zostawił. Trochę to nie miało sensu, ale idę dalej. No to idę dalej znowu. No, no. I zaczepia mnie jak pan. I idziesz dalej jeszcze? Nie. Nie. Zaczepia mnie pan. Dobra. I pyta się mnie. 28. Potem, jak już już porozmawiałam trochę z nim o takich dziwnych tematach, to poszedłem dalej. 2000 years later. I to jest takie tajemnicze, bo jeśli wystają mi oczy od boku, wtedy muszą jej wystawać też inne rzeczy. 3 days later. No i ta historia się powtarzała aż do pewnego dnia, póki nie zobaczyłem takiego tańca w sklepie. No więc patrzę na ten taniec i go kupuję. I potem nie! Nie ma opcji! Koniec! Co to było? Dobra, lecimy ja dalej. Dawaj, dawaj. Nie. Co? To ja teraz Oski, dawaj, Oski, teraz twoja kolej. Ale to ma być pytanie, czy... Możesz cokolwiek zupełnie, możesz historię, możesz dowcip, coś no dobra, to taki dowcip, ale nie wiem, czy śmiesz. No dobra, dawaj. Taki no, króciutki. Śmieszny. Dobra, dawaj, króciutki taki. To mówi ksiądz, kiedy dostanie mandat. Co mówi? Bóg zapłać. Zadam pytanie. No? Czy zagrałbyś ze mną 1 na 1? Teraz? No nie, może tak później. Jeszcze ogłoszenia parafialne. Dobra. Tylko kod Zipek w sklepie. Tak jest, tylko kod Zipek, dobrze. Dobrze, ale to głośniej musisz krzyknąć. Ziom, co ty? Ja prawie ogłuchłem. Mogę nie. Znowu? Dobra, kaktus, no dawaj, kolejna próba, próbuj, może ci się uda. Teraz to mi się uda, że będzie najlepszy żart. To dwie blondynki Mercedesa i dwie brunetki BMW. Dwie brunetki wjeżdżają w dwie blondynki. No. Blondynek z samochód jest cały rozwalony. Blondynka się pyta brunetki, co można zrobić? No to brunetka odpowiada, nadmuchaj ten samochód przez rurę wydechową. No, no to blondynka dmucha jedną godzinę, drugą, trzecią. Cała już czerwona jest. Czy to na pewno działa? Brunetka odpowiada do niej. Ty, idiotko, miałeś drzwi zamknięte. A drzwi otwarte, jeju. O Boże, kaktus!
Mateusz. No nie mów. Stary, leżę na ziemi. Co ty robisz? Zaśmiałeś się? Nie zaśmiałem. Może ci się uda następnym razem. No nie. Idzie... Co? Idzie Chopin i Bach. Dawaj. No, już. Idzie Chopin i Bach. No Bach, no to taki... pianista. W końcu. Zacząłeś tłumaczyć, to nie... Oh fuck! O nie, jak zacząłeś tłumaczyć, to było najlepsze. Płakałem się. Wygrałem? Ale Kaktus, ty jesteś prawie na każdym odcinku, więc sorry, nie wygrałeś nic. No nie! Żartuję. Dawaj. Wygrałeś, gratuluję, słuchaj. Powiem ci tak, zostały koperty. Jedynka, dwójka, trójka, czwórka, piątka, szóstka, ósemka oraz dziewiątka. Natomiast nie ma już nagrody 50 zł oraz 30 zł. No same to spróbujmy ósemkę. Rabierzemy ósemkę. Słuchaj, w kopercie numer 8 znajduje się... Paragon w każdym. No to chyba jest wiem, pastel. Natomiast na paragonie widnieje napis. O! Kurde, 5 dyszek! Jest! 2 razy 5 dyszek zostało. O kurde, 5 dyszek, gratuluję, Kaktus. No to co? Dzięki. Zapisuj. Dobra, dzięki. Kupujesz sobie coś teraz? Żeby no, potwierdzić, że ten, że... Tak. Co będziesz kupował no teraz? No tak. I co? Już, ale już sobie doładowałeś, wszystko jest w porządku. Tak, to wszystko jest. No i subcio, cieszę się bardzo. No to gratuluję, Kaktus. Dziękuję. Śmieszne jest to, że ty jesteś prawie na każdym odcinku, jeszcze konkursy wygrywasz. Tak samo Tremo. Właśnie, muszę Tremo zapytać, czy myszka do niego doszła. Doszła, bo już mówisz, że tak? Grałem. No to subcio. Tak. One eternity later. Dobra, no to słuchajcie, wygląda na to, że zakończyło się tylko 3? Serio? Tylko 3. W pierwszym odcinku, słuchajcie, chyba będziecie musieli się postarać o wiele bardziej na następny odcinek. Mam nadzieję, że będzie więcej osób, będzie więcej fajnych żartów i przede wszystkim, że rozdam więcej tych nagród. Oczywiście dokupię te wszystkie tutaj 2 razy 50 zł i 1,30. Jak zostawicie tutaj pod tym odcinkiem 10 tysięcy łap w górę, no to słuchajcie, od razu nagrywam kolejny. Dziękuję wam bardzo, do zobaczenia następnym razem, cześć! Yo, jeżeli jeszcze tego nie robicie, to zostawcie suba na kanale, dzięki temu nic was nie ominie. No i oczywiście obejrzyjcie ten film, bo był naprawdę zarąbisty. My widzimy się już jutro, jak codziennie. Siemka, cześć!